Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe, dzień dobry. Dzień dobry. Chłopi was zabiją za ten wieprzowo-świński problem. Czy nasz? No was. Tak. Nie, no, niewątpliwie... Was będą... PSL, no, aha, was, ten, waszego ministra rolnictwa. Znaczy ja powiem tak, wiadomo, że pierwsze już odpryski są tej geopolityki dużej, ale z drugiej strony, jak się idzie na czele antyrosyjskiej krucjaty, no to uderzenie może być przede wszystkim w nas. A my idziemy? Ale tak to nie wygląda? Niepotrzebnie pańskim zdaniem? Znaczy przesadzamy. Bo przede wszystkim powinna Unia Europejska wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi mówić jednym głosem, kroczyć jednym głosem i podejmować decyzje wspólnie razem, a nie każdy kombinuje na swój strój. No ale tak czy inaczej, jeśli Rosja by uderzała, to wiadomo, że najbardziej w Polskę czy Litwę, w kraje nadbałtyckie, bo my najbliżej i nas najłatwiej uderzyć. Ale panie redaktorze, proszę zauważyć, czy ktoś będzie chciał umierać za Krym? Putin zrobił co trzeba i co mamy dalej zrobić? No dobrze, ale myśli pan, że polski chłop zrozumie, że Ukraina, Majdan, geopolityka, Rosja i trzeba się pogodzić z rosyjskim odwetem? Polski rolnik oczywiście po części to rozumie, ale z drugiej strony będzie oczekiwał skutecznych działań ze strony naszego rządu, w tym również oczywiście naszego ministra rolnictwa, ale co ten bidny chłopak ma zrobić? Myślę tu o ministrze Sawickim. Już nie taki chłopak, ale bidny rzeczywiście. No, ale w tym momencie politycznie bidny, prawda? Dlatego, że po prostu to są inne mechanizmy, już to są powyżej ministra rolnictwa rządu polskiego. Czy pan gęsiowy potentat rozumie? Ja gęsiowy potentat rozumiem, dlatego że moja gęś idzie przede wszystkim na zachód, a nie na wschód. Czy gęś polska nie ucierpi? Nie ucierpi. A jest tak, że gęś współczuje świniom ich afrykańskich problemów? Znaczy gęś ma swój rozumek, swój mózżek, natomiast powiedzmy sobie szczerze, to wszystko jest sztucznie wywołane po to, żeby między innymi nam dopiec. No, jak... no przecież polskie świnie są zdrowe. Podobno jakieś dwa dziki padły, tylko fragmenty nawet tych dzików gdzieś znaleziono. Nie? Myśli pan, no, ale że podrzucili je nam? Nie, no nie wierzę w to, że podrzucili. No przecież granica dla zwierząt, właśnie dziko żyjących, no nie można być zabezpieczoną w 100%. Nie? Trudno powiedzieć, czy one po białorusku mówiły, czy po polsku. Właśnie. No dobrze, ale jak chłop nie zrozumie, to was okrutnie pobije w eurowyborach. Niewątpliwie nie jest to dobry czas dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, no bo te wszystkie zewnętrzne historie, które się dzieją, raczej nam nie sprzyjają, ale ja wiem, że ten wierny dotychczas wyborca, wierny Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, przy Polskim Stronnictwie Ludowym pozostanie i ten wynik nie będzie gorszy od tego, który był 5 lat temu. Nie będzie tak, że to będzie Waterloo dla PSL-u? Takie pierwsze wybory, w których nie przeskoczycie progu? Nie sądzę, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe nie przekroczyło progu. Natomiast rewelacji pewnie też nie będzie, ale powalczymy, zobaczymy. A jak się nie uda, to Piechocińskiego zabije? Wie pan co, zobaczymy 26. Bo już da się... No jest wielu takich, którzy przebierają nogami i szykują się na jego miejsce. Nie, trzeba sobie szczerze powiedzieć, jeśli pierwsze wybory, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale gdyby się okazały porażką, no to wiadomo... Następuje rozliczenie wewnętrzne kierownictwa partii z prezesem na czele. Cięcie głów. Ale ja wierzę w to, że jednak przetrwamy, a wybory samorządowe, które są jesienią, znowu nam dodadzą wiatru w żagle. Bo Waldemar Pawlak coś cięty na swojego następcę. No ostatnio rzeczywiście w tym wywiadzie trochę zaskoczył. Piechociński jak padł na kolana, to z nich wstać nie może, mówi Pawlak. No to ja mówię do Waldek, no to pomóżmy mu wstać. Jeśli pan uważasz, że nadal klęczy, no to chodź. Ja mam swoją siłę, Waldek też, ty masz swoją siłę, pomóżmy wstać. Podobno ludowi ministrowie zastraszeni. Tusk na nich krzycze, oni cichutko siedzą. To znowu Waldemar Pawlak. No to ja pokrzyczę trochę na Tuska, no i zobaczymy, no wyrówna się. Ale to jest tak, że to jest odwieczny brak miłości między Pawlakiem a Piechocińskim, czy coś jest na rzeczy? No nie ma chyba specjalnej tutaj weny pomiędzy tymi dwoma naszymi znakomitymi postaciami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szkoda, że tak jest. No ale może to się wszystko jakoś da ułożyć jeszcze. Ale w tym, co mówi Pawlak, jest trochę racji? No bo on rysuje taki obraz. Piechociński to symbolicznie, tak? Padł na kolana, czyli ukorzył się przed Platformą Obywatelską i przed Tuskiem i PSL nie ma nic do gadania. Ja myślę, że być może to jest wszystko przejaskrawione, ale zarówno jeden, jak i drugi koalicjant widzi, że to już nie przelewki. Żarty się skończyły i za chwilę będziemy rozliczani. I każdy, po pierwsze, musi pomyśleć o swojej przyszłości, ale pomyślmy też o wspólnej koalicyjnej przyszłości. Ale pan też ma poczucie, że Pawlak był twardy jak diament, a Piechociński miękki jak glina? No każdy z nich ma trochę inne cechy charakteru. Każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy, ale ja myślę, że na kłopotek też jest dobry. A Pawlak sfrustrowany? No gdzieś na pewno jakaś tam zadra jest, ale myślę, że to minie. A pana nie frustruje start do Europarlamentu? Wie pan, ja jestem od
od czasów studiów, już prawie... Myślałem, że od 100 lat. Chciałem tak powiedzieć, bo prawie od 40 lat członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Partia powiedziała, Gienek startuj i jeżeli, Gienek nie ma jeżeli wyjścia. Mam nadal jakiś dosyć znaczący potencjał wyborczy, jestem stamtąd, czyli z Kujaw i Pomorza, to ja łaski nie robię. Kandyduję, a co będzie, zobaczymy. Ale myśli pan, poradzę sobie, jak przyjdzie co do czego? Ja myślę, że pasuje tam. Ja wierzę w to, że ci, którzy do tej pory zawierzyli mi, głosowali na mnie, ten swój głos oddadzą. No ja rozumiem to, że oni oddadzą, tylko pytanie, jak wyślą pana do tej Brukseli, czy pan tam sobie poradzi? Wie pan, ja już tam byłem dziesięć lat temu obserwatorem w Parlamencie Europejskim i myślę, że to była dobra lekcja i ona na pewno będzie mi procentować, gdyby tak się zdarzyło, że nagle wyborcy moi wysyłają mnie do Brukseli. Nagle, nieoczekiwanie, no ale w ogóle przyjmie pan mandat? No bo też PSL ma to do siebie czasami, że wygrywacie wybory, a potem mandatu nie przyjmujecie i ktoś nie, to rzadko się zdarza. Kolejny bierze. Bardzo rzadko się zdarza, ale ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli już tak wyborcy by zdecydowali, to by było niepoważnym z mojej strony powiedzieć, nie, sorry, ja wolę zostać przy gęsiach w Kołudzie. Ja na pewno zostanę w Kujawsko-Pomorskim. A propos sorry, to jak u pana z angielskim? I speak English enough well. Yeah? Yes. Enough for European Parliament? Ale, bo pana wyciągnąłem dzisiaj z lekcji angielskiego, więc mam wyrzuty sumienia. A widzi pan, no poświęciłem nawet, żeby pójść do kontrwywiadu. A jeszcze a propos wypowiedzi wczorajszej Jarosława Kaczyńskiego. Pan by zniósł w Polsce niemieckiego żołnierza? Wie pan, ja nie wiem, dlaczego ministrowi Sikorskiemu marzy się jakaś wojenka, jakieś wzmocnienie wschodnich rubieży naszego kraju obcym wojskiem. Co się dzieje, panie ministrze? Ja proponuję i proszę, niech pan pohamuje. No ale dlaczego nie mieć tutaj żołnierzy, którzy w razie czego byliby w stanie zareagować, a przede wszystkim by odstraszali? No tak, ale z drugiej strony tak. No panie redaktorze, nie tak dawno, widzi pan mnie znowu wyciąga na spytki, ale trzeba powiedzieć prawdę to, co myślą ludzie. No jeżeli nie tak dawno, chyba 2 tygodnie temu, pan premier Tusk mówi, że i straży trochę Polaków. Tu można tłumaczyć to na różne sposoby. 1 września dzieci szkoły. No właśnie, że 1 września nasze dzieci mogą nie pójść do szkoły. Teraz ministrowi Sikorskiemu marzy się brygada obcych wojsk, oczywiście natowskich czy amerykańskich, na wschodnich rubieżach naszego kraju. Ja mówię, panowie, no pohamujcie. Bo ludzi straszycie? No ale naprawdę... No, ale może taki jest moment, że trzeba ludzi trochę wystraszyć. Ale dobrze, no jeżeli my to zrobimy, to z tamtej strony, po drugiej stronie też nastąpi wzmocnienie. No, eskalujemy? I co, i my prowokujemy jeszcze bardziej? No wie pan, eskalacja zbrojeń w latach 80. zabiła Związek Radziecki. To może teraz eskalacja zabija Putina? A teraz powiem to, co mówi większość Polaków. A po co nam to było? Po co na siłę Ukrainę ciągnęliśmy... Jako Unia Europejska i Polska w tym też brała udział, na siłę nieprzygotowaną Ukrainę ciągnęliśmy do Unii Europejskiej. Warto by było zadać pytanie tym, którzy tak ciągnęli. Czy mając to doświadczenie ostatnich 2 miesięcy, czy rzeczywiście 2 miesiące wcześniej tak by dalej ciągnęli? Pan by nie ciągnął. Ja na pewno nie. Eugeniusz Kłopotek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.